Święto wiosny Pawłowi. Schodziło się mniej więcej tak, jak do rozległych podziemnych przestrzeni, gdzie są jakieś sklepy, kafejki i oczywiście wejście do metra. To mogłoby być wejście w przestrzeń podziemną na terenie paryskich hall. Kilka schodów w dół, jakby niewinnych, by znaleźć się w czymś zagadkowym, a za chwilę niepokojącym. Korytarze prowadzące przez placyki, od których prowadzą następne korytarze. Intrygujące było to, że nieodmiennie wszystko wyłożone było brązowym, może machoniowym drewnem. Bardziej właściwym do budowania wielkich regałów na książki, niż okładania miejsc publicznych w mieszkalne boazerie. Może nawet nie to budziło zdziwione zaniepokojenie przede wszystkim, bardziej zdumiewające było to, że szło się, nie widząc prostej drogi. Otoczony wciąż wyłożonymi tą boazerią ścianami, które rozstępowały się, tworząc kolejne kręte korytarze, poruszałem się niemal po omacku. Choć nie było ciemno. Był półmrok taki jak od lampek stojących na biurkach w jakichś gabinetach. Nie było jednak też żadnych informacji, tablic, zegarów, reklam, wskazówek, nie było niczego. Poza tą okalającą człowieka ze wszystkich stron tajemniczą boazerią. Nie wiem, czy intuicyjnie, jakby wchodząc w ścianę, posłusznie ujawniającą, że właśnie wszedłem w kolejny korytarz, Wyczuwałem twardą architekturę. Nie odbijając się od jej struktury, czy też idąc, tworzyłem ją, jakby była posłuszna moim krokom, nie groziła mi, że się o nią rozbije. W każdym razie wciąż spodziewałem się, że ściana, z którą się zderzę, zatrzyma mój marsz. Tak się nie stało. I dotąd nie wiem, czy to labirynt dyktował mi drogę, czy też ja jego strukturę tworzyłem, po prostu idąc. Nie zauważyłem tego, lecz dopiero na końcu drogi okazało się, że szedłem wciąż w dół i znalazłem się w otoczeniu dość dalekim od dotychczasowego wystroju. Na posadzce wylany był chyba niedawno beton. Prace nie zostały zakończone, przechodził bowiem w piasek, gdzie stały jakieś betoniarki i inne narzędzia świadczące o budowie lub remoncie. Nie wszedłem przecież w to podziemie, a wydawało mi się bezpieczne, jak każde w wielkim mieście, bez celu. Coraz bardziej śpieszyłem się na spektakl. Tu gdzieś znajdowała się scena, na której miał być pokazany spektakl Piny Bałż Tulipany. Wiedziałem, że na to powinienem pójść, choćby ze względu na Wojtka Krukowskiego, który ją sprowadził, no i żeby nie było, że go lekceważy. Zresztą chciałem i tak, bo lubię takie kolażowe zabawy, jakie są w Wiktorze, między Czajkowskim i Średniowieczem, jakimiś Songami i Średniowieczem. Zamiast mu wejścia do teatru, znajdowałem się jednak na odludziu. I w tym momencie po raz pierwszy zobaczyłem ludzi. Była to starsza para. Zapewne małżeństwo na spacerze, on w pluszowym kapeluszu. Spytałem o drogę. Starsza pani wskazała mi palcem na przeciwległą ścianę, mówiąc, że przecież tam jest winda. No, trudno się dziwić, że jej nie zauważyłem, skoro kontur jej drzwi niczym się od otoczenia nie wyróżniała, żadne lampki nie wskazywały sposobu, by z niej skorzystać. Lecz szczęśliwym zrządzeniem losu... Właśnie w tej chwili drzwi windy się otworzyły, z jej wnętrza buchnęło jaskrawe światło. Wyszedł robotnik w kombinezonie i czerwonym kasku. Zanim drzwi się zamknęły, zdążyłem do niej wsiąść. Obawiałem się, że zawiezie mnie nie tam, gdzie trzeba, gdyż wyglądała na towarową lub przemysłową, nie posiadała żadnych przycisków, zmuszony byłem więc poddać się jej woli. Znalazłem się jednak w miejscu, do którego pragnąłem dotrzeć. Na stołach, za którymi stały jakieś dziewczyny, znajdowały się prospekty, programy, informatory. Obok przechodzili pośpiesznie jacyś ludzie, tak jak to bywa w Ilkamie lub centrum Pompidou. Zadzwonił mój telefon komórkowy. Miałem go w kieszeni marynarki. Zdziwiłem się jednak, że był włączony. Dzwonił Paweł Szymański, że nie może przyjść na spektakl, bo właśnie jest chory. I prosił, żebym do niego zadzwonił o północy po spektaklu. Pomyślałem sobie, że to dobry pomysł, bo wtedy też zadzwonię do Marzenny komsty. A jego telefon uzmysłowił mi, że mam przy sobie tę komórkę. Przecież mogła mi być pomocna, choćby w dość niepokojącej sytuacji, w której nie tak dawno się znalazłem. Wszedłem do sali. Nie wywołał jej widok mego zdziwienia. Przeważał kolor pomarańczowy. A pochodził on z dość gęsto rozłożonych gumowych rur, takich jakie stosuje się do odkurzaczy, z których nierównomiernie puf, puf, wydobywał się pomarańczowy dym, który coraz bardziej intensywnie zapełniał salę. Rury leżały na pagórkach pokrytych trawą, większych i mniejszych, na których pomiędzy tymi rurami spoczywało już sporo przybyłych na spektakl widzów. Wiedziałem, że i pagórki i trawa są sztuczne, a sposób odbioru koncertu w pozie leżącej znany był mi z sali wystaw plastycznych w Brukseli, gdzie kiedyś też, słuchając, polegiwałem na poduszkach. Znalazłem sobie całkiem wygodne miejsce i tyle tylko z tego spektaklu pamiętam. Tak czy inaczej, zaraz po nim wróciłem do rzeczywistości. W pokoiku na zapleczu zacząłem pakować swoje rzeczy po przesłuchaniach paryskiej trybuny kompozytorów. Chodziło o to, by w różne tekturowe teczki i segregatory włożyć jakieś partytury. Było to zajęcie denerwujące, bo czułem, że mam coraz mniej czasu, a te teczki i segregatory wciąż były mniejsze niż partytury, które w nich chciałem umieścić. U progu tego ciasnego i jakby zakurzonego pokoju pojawił się człowiek. Wskazał mi na korytarzu leżące inne tekturowe teczki, w tym dwie dość obszerne i wyjaśnił, że zostawił je tu poprzednio Witold Lutosławski. Od pierwszego wejrzenia człowiek ten wydał mi się szary, a jednocześnie namolny. Rozpoznałem go po nieprawdopodobnym zezie, skutkiem którego spoglądałem w sufit, na który rzekomo patrzył, a w rzeczywistości wbijał on w oczy rozmówcy swój przenikliwy wzrok. Przestałem mieć wątpliwości, że to kompozytor albański Aleksander Pecci, gdy z kieszeni marynarki wydobywać zaczął bardzo długi rulon papieru perforowanego, takiego od drukarki, na którym według jego relacji były uwidocznione wpływy z tantiem otrzymanych przez niego za wykonania jego utworów, zarejestrowane przez francuski odpowiednik naszego ZAIX-u, Sakem. Powiedział, że koniecznie się zaraz musimy spotkać, choć spotkanie nie może trwać dłużej niż do drugiej w nocy, bo się śpieszy. Zaproponowałem, że jak się spakuje, to zaraz gdzieś pójdziemy przecież w Paryżu to nie problem. A on powiedział, że dobrze, że poczeka przed budynkiem. Pakowałem się długo, mając nadzieję, że go zgubię. I tak się stało. Wychodziłem chyłkiem, może innym wyjściem, nie pamiętam, znalazłem się na placu. Nie widząc mego prześladowcy, czułem się lekko, gdyż żadne bagaże, partytury, segregatory nie obciążały mnie w żaden sposób. Wiem, że chciałem gdzieś pójść, siąść i zatelefonować najpierw do Marzeny, a potem do Pawła, no bo ten chodzi spać rano i może poczekać. Lecz znalazłem się w scenerii, która mnie urzekła. W kaskadach wody, tryskającej nito z wielkiej fontanny, trochę takiej jak przed schodami hiszpańskimi w Rzymie. Nito z dziesiątków gejzerów, ale woda była letnia, ani gorąca, ani zimna. W jakimś orgiastycznym tańcu poruszały się dziesiątki. Nagich dziewcząt. Wszystkie były ciemnowłosy. Wyglądało to tak, jak na jakichś obrazach secesjonistów. Kształty miały takie, jakie znajduje się niekiedy na popielniczkach z początku wieku, lub jakby wszystkie zeszły z konia namalowanego przez Podkowińskiego. Były w jakimś rytualnym, ekstatycznym tańcu, wyskakując z tych girland wody i ponownie pod nie wskakując. Byłem zachwycony. I szedłem w ich kierunku. Jedyny mężczyzna na placu, brodząc po kolana w letniej wodzie, a ta woda jednocześnie strugami tryskała w nie tak samo od dołu, fontanna, jak i od góry, ciepła ulewa. Jedna z nich tak blisko się do mnie zbliżyła, że czułem zapach jej mokrego, bardzo intymnego ciała. Czułem się jednak intruzem i poraził mnie widok jednej z nich. Podrygiwała stojąc, jako jedyna nie miała rąk. Choć była jak wszystkie, naga smukła i piękna, była blondynką. A w miejscu ramion było coś, co wyglądało jak krótkie rękawy bluzeczki. Nie wiem, jak przeniosłem się na drugi koniec placu. Wiem, że chciałem dojść do jakiegoś baru, zamówić wino lub piwo i zadzwonić tam, gdzie powinienem. Lecz zostałem ogarnięty przez jakiś dziwny spektakl dzikich chłopaków. Nie, nie, oni nie byli ani nadzy, ani mokrzy, choć jakoś wyuzdani. I chciałem od nich jak najszybciej uciec. Bawili się w jakieś wyścigi, udając, że jeżdżą na rzymskich rydwanach. Ich prowodyr, bo tylko on miał na głowie złoty hełm, siłą mnie obok siebie postawił, choć było to uczynione w bardzo przyjacielskim geście i bez żadnych homoseksualnych podtestów, których się obawiałem. Nie wiem też w końcu, przecież umiało mi w głowie po przeżyciach tego wieczoru, jak znalazłem się w tym. Dziwnym pokoju. Nie wiem, czy przedtem wykonałem te dwa telefony, czy nie? A jeśli tak, to skąd? Może tak, może nie. Nie wiem też, skąd miałem ten adres i jak go w mieście znalazłem. Bardzo duży pokój zasłany był w całości materacami, tak że służył jako wielka sypialnia. Mniej więcej w środku siedziała starsza kobieta. Po lewej dwie młodsze, całkiem po prawej, tyłem odwrócony, siwowłosy, włosy długo-włosy, starzec. Przede mną stał Paweł Szymański i on i ja też na tych materacach, zajmujących całą powierzchnię pokoju, i mówi, że no cóż, to już staruszek. Ojciec odwrócił się do mnie i jego ludzka twarz przemieniła się. W pysk bardzo przyjaznego psa, wtedy jakby przekoziółkował, jego futrzane ciało jakoś tak się przemieniło przez chwilę, twarz pysk podlegało jakimś bolesnym metamorfozom, w końcu opadł na materac jako taki kawałek futerka, co pozostaje po zniszczonej, starej, zużytej, dziecięcej zabawce, jak, jak po pluszowym misiu. Obudziłem się. Była siódma trzydzieści, czwarty lipca 2001 roku. Zasnąłem ponownie, bez kontynuacji.